niczym znaki imperialnej chwały, pojawiają się w Polsce wszędzie takie różne wywieszki, że projekt współfinansowany przez Unię Europejską. No i tak zazwyczaj to nie jest wielki procent, w jakim to jest współfinansowane przez Unię Europejską, już abstrahując od tego, że tam część pieniędzy wraca, część pieniędzy nie wraca, to tam wszystko jedno. Ale na przykład najwyższy projekt, najwyższy procencie wkładu pieniędzy z Unii, jaki znalazłem, to przedłużenie trasy poznańskiego szybkiego tramwaju do Dworca Zachodniego, co kosztowało 126 milionów złotych. Nie wiem, czemu takie przedłużenie aż tyle kosztuje, no ale dobra. A dofinansowanie z Unii było na wysokości 55 milionów, czyli 126 i 55, czyli nawet nie połowa. Ale tabliczki są wywieszone wszędzie dosłownie, tak? Trochę to jednak jest dziwne, prawda?